Tutaj mam placówkę z bardzo dużymi sadzonkami z formy perłowy. Peścianski, peściańskiego nie polecam. Peściański idzie cały do spalenia. Mam to gdzieś. Klon alfa, intensywnie obradzający. O, tu proszę sobie spojrzeć, jak intensywnie rodzi klon alfa. O. Pięknie jego korona jest wypełniona plonem, nawet na młodych sadzonkach. Odmiana lateralna, no to tak to się zachowuje. Perłowy rodzi też w miarę ładnie. Nie tak ładnie jak klon alfa, ale ma za to dużo większą odporność na choroby. Obok Rodegibler 2, duże silne sadzonki. Rodegibler 2 ma mniejszą odporność mrozową, on się nie nadaje do stosowania w postaci małych sadzonek. Trzeba kupować duże, silne sadzonki. Bagnie to będzie Państwu wymarzał. I Rodegibler 2 proszę sadzić w zaciszu między budynkami. Jak go wysadziłem w otwartym polu na przewiewie, to mi te rośliny padły. Tutaj przed nami rośnie rząd potężnych sadzonek. Już praktycznie 3,5-4 metry wysokości z odmiany chiara. Chiary również to do zasady nie promuję, poza pewnymi wyjątkami. Jeśli mają Państwo marną ziemię, to po prostu przeżywa na gorszej ziemi. Stosować to powinno się w zasadzie zona siódma, czyli wrocławskie i dalej na zachód. To stosowane powinno być w Niemczech i kraje Beneluxu. U nas nie zachowuje się to jakoś dobrze. Korona przemarza tak samo jak na Milotaju dziesiątce, łatwo wybudza się z uśpienia zimowego. Żadne micyje to nie jest. A tutaj mamy młode rośliny, znaczy młode, już takie silne drzewa z formy Lublin 1. Orzech jak orzech, nie jest duży. Orzech nie musi być duży, żeby był dobrym orzechem. Lublin 1 papra się co do zasady od tych bakteryjnych zgorzeli. Jakąś niewielką lateralność ma. Jakby miało opóźnienie początku wegetacji, byłoby dobrze. Tak to perłowego uważam za odmianę bardziej godną polecenia. No ale jak ktoś chce, to po kosztach mogę te lubliny pchnąć. No, na pewno lepiej ten Lublin 1 zachowuje się od peściańskiego. Peściański u nas jest odmianą bardzo trudną do ochrony. Przed nami rząd bardzo dużych sadzonek perłowego i niech Państwo zobaczą. Pączek boczny, dwa orzeszki. Pączek boczny, dwa orzeszki. Pączek boczny, orzeszek. Pąk boczny, orzeszek. Tak samo tutaj w górze, ładnie z pączka bocznego wybiły. Idziemy do następnych roślin. Na jednej jest tego owocowania z pączków bocznych więcej, na innych mniej, ale wszystkie co do zasady obradzają z pączków bocznych. A to są młode rośliny, 5 cm grubości pnia u nasady. A tak ładnie to się zachowuje. I pączki ciągnie duże, grube, szybkie wchodzenie w owocowanie, to jest jedna z potężnych zalet perłowego. No i mamy wiaderko orzechów perłowego, zerwanych z młodych roślin, z młodych drzewek. One jeszcze dojdą do rozmiaru, nie jest to ich rozmiar ostateczny. Perłowy tworzy na dobrze zakorzenionych roślinach jeszcze tak z 20% większe orzechy, w sensie rozmiaru maksymalnego. Ale jest to orzech dobry rozmiarowo do uskania już. I zobaczymy sobie kilka, jak to wygląda w środeczku. Bierzemy pierwszego z brzegu. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. I tak to proszę Państwa wygląda. Dlatego perłowego nazwałem perłowym, czy perłomadama. Jak tam chce, tak se może nazywać. Skorupa cienka, ziarno znakomicie ubite. Weźmy dla odmiany jakiegoś małego, drobnego orzecha. Zobaczymy, czy mały będzie ubity, czy nie. Stuku puku, stuku puku. I co wychodzi? Pięknie upakowany orzeszek. Tłuściutkie ziarenko. Jeszcze jakiegoś średniaka, pierwszy z brzegu.
Kolejny orzech. Również pięknie upakowany. Trzy orzechy kontrolne, wszystkie ładnie ubite. Perłowy znakomicie utrzymuje jakość. No, żeby miał tą plastyczność glebową większą. No i oczywiście zawsze lepiej by było, żeby był odporny na bakteryjne zgorzele, a nie średnio wrażliwy. No ale i tak jest to odmiana dobra. Tutaj przed nami jest placówka z brodwiewem. Ponad 2 metry wysokości sadzonki. 1,5 metra najmniejsze, 1,70 m, 1,5 metra. No ale tak 1,70 m, 1,80 m, 2 m, tu jest jeszcze około 500 tego brodwiewa. Jak ktoś z Państwa jest zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Jakieś tam negocjacje możemy zrobić. Towar piękny, rozgałęziony. Silne rośliny. To nie jest badziewie z namiotu, tylko to jest zahartowane w warunkach polowych. Zaznało słońca, zaznało wiatru, mocno zdrewniałe. A tutaj czerniowicki, jeden czerniowicki jest niepocięty, ale też tu przewodnik da się z tego wyprowadzić. Bardzo ładne, silne baty. Towar tak zwany atomowy, brać, sadzić. To będzie miało znakomite, nie wygląda to może ładnie, ale to będzie miało znakomite przyjęcia i bardzo dobrze będzie potem u Państwa rosło. Przed nami rząd dużych sadzonek Marsa. Z tego rzędu, Mars jest niskoplenny, ale z tego rzędu i tak udało mi się zebrać wiadro orzechów. Tutaj chcę sadzić już co innego, więc jak będą większe zamówienia, to możemy się dogadywać, bo chcę tu następną uprawę sobie dać. Jeszcze kilkadziesiąt, może setkę, może 150 jeszcze tych Marsów jest. Jak ktoś potrzebuje, to zapraszam do kontaktu. Bardzo silne, już obradzające rośliny. Bardzo dobry materiał sadzeniowy. Prościutkie, piękne, rozgałęzione. Tutaj mamy placówkę z czerniowickim 1. Czerniowicki 1 ładnie rośnie. Ładnie się drewnieje. Od młodego wieku owocuje. Zebrałem z tej placówki troszkę orzeszków już. Młode rośliny. O, cyk, cyk. I ziarenko piękne. Jak u czerniowickiego. Wychodzi spod cienkiej skorupki. Tylko, że to niewiele tylko odmian radzi sobie tak ładnie jak czerniowicki. Pójdziemy dalej. Tutaj mamy marsy. Marsy też bardzo ładnie sobie radzą z naszymi warunkami klimatycznymi. Szybko wchodzą w uśpienie. Wolniej wchodzą w obradzanie niż czerniowicki. Ale nadrabiają jakością. O, o ten nie poszalał. To jest od uszkodzenia od antraknozy. Zobaczymy następnego. Też uszkodzony. Liście były uszkodzone antraknozą, więc to ziarno nie jest w takim kolorze, jak powinny być. Kolejny owoc z Marsa. Pstryk. No, nie popisał się w tym roku. Na młodych Marsach, przynajmniej na starszych dużo lepiej. No ale sadzonki doskonale zimują. Rosną. Dobrze to smakuje. Więc Mars, pomimo swoich wad, wciąż jest w obiegu. I wciąż go polecam. Tutaj mamy rząd Milotaya Botermo. Botermo w tym roku mocno po Mars. Jest bardzo dużo sadzonek powymarzanych, tak jak tutaj. Na cały rząd Milotaya Botermo przeżyło może 30% sadzonek. Reszta odbija z podkładki. To jest wszystko do wypieprzenia, do wypierniczenia. Kolejny rząd Milotaya Botermo i ten sam widok, pojedyncze sadzonki żywe. A, tak to powinno wyglądać. Jedna sadzonka ładna na cały rząd. Milotaj Botermo ma te grube pąki, on jest lateralną odmianą, więc to szybkie jego wchodzenie w obradzanie to jest duża zaleta. No ale jest to odmiana delikatna na nasze warunki. Zaraz obok mamy odmianę następną, Markowski Słodki. No i Markowski Słodki prezentuje się świetnie. Małe rośliny. Drugi rok od zaszczepienia. Obrodziły. O, proszę spojrzeć. Otwieramy orzeszka. To jest na dwulatce. Takie piękne cuda. Tam są następne orzechy. I tak jak idziemy, to ten co któryś Markowski Słodki obrodził.
Obok tutaj mamy Koszyckiego. Koszycki wolniej wchodzi w obradzanie od Markowskiego Słodkiego, ale też doskonale zimuje. To nie jest to, co te węgierskie wynalazki, że wiecznie strach się bać, co będzie po zimie. Tylko to żyje sobie. Tutaj obok mamy Czerniowickiego 1. I Czerniowicki 1 również pięknie się prezentuje. Liście utrzymane, sprawność fotosyntetyczna utrzymana. No, nad Czerniowickim to się po prostu zachwycam, jeżeli chodzi o jego właściwości. Trzeba go przekrzyżować, jeszcze troszkę zwiększyć mu rozmiar orzecha. Może jeszcze troszkę poprawić mu strukturę korony, bo strukturę korony ma... On się kładzie na wszystkie strony, z tym jest problem. Ciężko u niego przewodnik wyprowadzić. A tak poza tym Czerniowicki jest naprawdę znakomitą odmianą. Tutaj mam dwa rzędy dużych sadzonek, bardzo dużych, z odmiany Sawa. Sawa ma późny początek wegetacji, praktycznie tak samo późny jak Franketa. Ma troszkę lepszy typ owocowania, jest częściowo lateralna. O to jak tutaj Państwo widzą, są pojedyncze orzechy z pączków bocznych. Rodzi to w miarę przyzwoicie. Nie ma tej odporności mrozowej, zresztą tak samo jak wszystkie odmiany francuskie, to są odmiany delikatniejsze od naszych typów karpackich. Dadzą Państwo w hurcie po 6 dych za sztukę. Jakby były większe zamówienia, to może troszkę. Nie polecam tej odmiany, tak jak Czerniowicki. Czerniowickiego uważam za dużo, odmianę dużo lepszą. No to ta Sawa mi tak została. Jak ktoś chce, zapraszam. A tutaj rośnie odrobinę Resowi. Resowie sprzedaje tak po 20-30 sztuk rocznie. Odmiana karłowa, szybko dojrzewająca. Karłowa czy półkarłowa. Resowia ma robiony czarny PR w Polsce. Ale jest to szkodliwy czarny PR, gdyż jest to odmiana, która bardzo dobrze się sprawuje po posadzeniu. Z małych krzaków daje dużą ilość orzechów. Jak ktoś potrzebuje orzecha na własny użytek, to resowia jest bardzo dobrym wyborem. Zapraszam zainteresowanych. Tutaj przed nami jest placówka z Krasickim. Krasickiego trzeba wysadzać w miejscach osłoniętych od przymrozków wiosennych, ale orzechy ma ładne. Szybko zaczyna obradzanie. Jak Państwo widzą, młoda roślina, orzechy tu, orzechy tu, orzechy tu i o te orzechy donosiło. Ładnie. No tutaj jest to. Na wszystkich rozgałęzieniach mamy orzechy. To jest dobry wynik. Orzechy ładne. Może otworzę kilka, żeby pokazać. Pyk. Żadnych kantów do środka nie tworzy. Trzymają tylko błony. I wychodzi ziarko. Piękne. No Krasickiemu brakuje tego późnego początku wegetacji, ale i tak jest to dobra selekcja. Tylko że o szybkim początku wegetacji trzeba stosować ją. Wychodzą ładnie połóweczki. Krasickiego trzeba stosować w miejscach osłoniętych od przymrozków wiosennych. Sadzonki piękne, duże. Będą większe zamówienia, możemy się dogadywać. Zapraszam do kontaktu. Tu mamy nasiona zebrane z placówki Krasickiego. On ma takie charakterystyczne, lekko asymetryczne te orzechy. No i sobie jeszcze z 1-2 otworzymy. Skorupa mocna, szczelna. Cyk, cyk. Piękne ziarno, jeden orzeszek. Weźmie drugiego. Również piękne ziarno. Bo nie ma co grymasić. To już jest. Jeżeli chodzi o budowę skorupy, to jest tak samo znakomite jak Mars. Jest to odmiana częściowo lateralna, więc w miarę szybko wchodzi to w owocowanie. Zainteresowanych zapraszam po zakup sadzonek. Piękne sadzonki hurmy wirginijskiej. Tu jest rząd z odmianą H120. Miejsce szczepienia już dość dobrze pozarastane. Masywne wzrosty, grube przyrosty. Jest to znakomity towar.
który 2-3 lata po posadzeniu będzie Państwu obradzał. Po te sadzonki warto przyjechać. To jest dobry materiał sadzeniowy, żeby z tego zakładać plantację. Część nadziemna w tym momencie ma już wysokość 2 do 2,5 metra. Tych rzędów tu kilka rośnie. Niektóre zaczęły obradzać. A tutaj mamy obradzającego proka. O, widać ładne, duże owoce. Typowe dla odmiany prok. Dojrzewa, tu już pękło od nadmiaru wilgoci. Tutaj są inne odmiany. Muszę sprawdzić etykiety, co to jest. Nie pamiętam już. Trochę tego się naszczepiłem. Trochę tu nasiedziałem się tu parę tygodni, żeby to wszystko poszczepić. Jest to powyprowadzane do góry, ładnie. Zapraszam. Tutaj rośnie sobie rząd bardzo dużych już U17. U17 nie lubię, za dużą niestabilność ma, jeżeli chodzi o jakość ziarna. W jednym roku to ziarno jest piękne, potem 2 lata przyjdzie, że to ziarno jest marnie wypełnione. Bardzo niestabilnie to się zachowuje. No ale może ktoś chce, to jest tu tego trochę. Zachęcam do kontaktu. Towaru dużo, jakość fajna. Możemy się dogadywać trochę. Dla każdego jakieś orzechy znajdę.